Zacznijmy od Ukrainy, bo wojna niestety trwa. Wy robicie, co możecie, żeby pomóc. Utrzymujecie relacje z miastem Złoczew, ale u siebie też macie 300 osób z Ukrainy, w tym 95 dzieci, które uczą się między innymi w waszych szkołach. Jak wygląda ta pomoc? No przede wszystkim jest ta pomoc organizowana, dociera bezpośrednio do najbardziej potrzebujących. Tutaj akurat te 300 osób i 90 dzieci w szkołach to jest ogromna ilość na gminę Witnica 13-tysięczną, tak więc tutaj staramy się również o wsparcie z zewnątrz. Mamy na przykład dobre kontakty z Radiem Londyńskim, które od czasu do czasu przysyła do nas busy, które są bezpośrednio przekazywane do miejscowości zaprzyjaźnionej, do burmistrza ze Złoczewa, ale również są rozdysponowane tutaj na miejscu dla najbardziej potrzebujących, dla kobiet, które tutaj ze swoimi pociechami są. Dlatego no, tutaj kładziemy nacisk na to, żeby jak najbardziej, jak najefektowniej pomóc tym paniom. No, są w potrzebie, tak wiemy, że ich mężowie tam walczą, oddają swoją krew za ojczyznę, dlatego tutaj skupiamy się na pomocy. No ale ta pomoc wiadomo, że jest materialna, ale tutaj wspomniał pan o tym, że mąż walczy, no, walczy, tak, ryzykuje życie, więc tutaj też pomoc psychologiczna chyba by się przydała. Tak, jak najbardziej tutaj te osoby też również są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej i pod opieką psychologiczną. Ci mężowie, którzy pozostali tam, a to mężowie, którzy tak naprawdę oddają swoje życie za ojczyznę, ale też za rodzinę, oni wiedzą, że wsparcie mają tutaj w gminie Witnica. Ale przede wszystkim w Polsce. A ta relacja ze Złoczewem, nie wiem, czy dobrze odmieniam, bo jest miasto Złoczew, więc ze Złoczewem, jak wygląda? To jest miasto bezpośrednio leżące w pobliżu Lwowa, ale można powiedzieć, że odległość to jest 90 km od granicy polskiej. My współpracujemy poprzez jednego z mieszkańców gminy Witnica i te towary, które i dary docierają bezpośrednio właśnie do potrzebujących. Również zbiórkę, którą przeprowadziliśmy w gminie Witnica, Stowarzyszenie Wsparcie Dar, które było organizatorem. Za te środki również zakupiliśmy pompy dla strażaków, jak i również sprzęt krótkofalarski dla żołnierzy, tak więc te rzeczy również tam trafiły. No, pan się na tym zna jako były żołnierz. Tak, więc łączność jest najważniejsza i tutaj też mamy zdjęcia tych żołnierzy właśnie z jednostek wojskowych, które pokazują, że te dary trafiają, bo też chodzą plotki, że gdzieś tam po drodze w trakcie są rozkradane. Tu oczywiście. A to są plotki? To są plotki, oczywiście całość trafia bezpośrednio na Ukrainę. Panie burmistrzu, wróćmy do Witnicy, bo chciałem zapytać w pierwszej kolejności o wodę. O tym często rozmawiamy. Ostatnio upały. Dzisiaj na szczęście nie, trochę wody spadło. Nie ma z tym problemu, ale czy w Witnicy, no, czy coś się zmieniło, czy coś się w najbliższym czasie zmieni? Rozstrzygnęliśmy konkurs, przetarg na wykopanie dwóch studni, na doposażenie stacji uzdatniania wody, tak więc lada moment myślę, że te prace się rozpoczną, podpiszemy umowy z firmami i ta jakość wody w gminie Witnica wzrośnie. Teraz niedawno też trafiła do nas pompa z Włoch, została zamontowana, czekamy jeszcze na sterowniki, tak więc to ciśnienie zostanie zwiększone. No, wiemy, jest problem ogólny w całej Polsce, ale też w Europie, problem suszy, który bezpośrednio też dotyka gminę Witnica i ten poziom wód mocno jest obniżony, co też bezpośrednio wpływa na jakość dostarczanych usług przez miejskie zakłady. A czy takie opady jak dzisiaj, no nie wiem jak, czy padało mocno w Witnicy, w Gorzowie mocno, też w nocy? Czy to wpływa jakoś pozytywnie, w sensie na ilość wody? Myślę, że na bilans ogólny wody to wpływa pozytywnie. Wpływa na pewno na to, że te lasy, które no, stopień jest najwyższy zagrożenia pożarowego i wczorajszy pożar w miejscowości Mosina i w zeszłym tygodniu również ta Mosina, Młodnik się palił. Nasi strażacy oczywiście tutaj wspierali polskie lasy państwowe. Tak więc tutaj serdeczne podziękowania dla wszystkich druhów, którzy ryzykowali życie, bo naprawdę pożar był poważny. No ostatnio, jak strasznie informuję, to tych pożarów jest dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku, a mamy dopiero połowę roku. Tak, jest to naprawdę ogrom pożarów. No, w samej gminie Witnica, w Mosinie dwukrotnie las się palił, tak więc ta ilość jest naprawdę ogromna. Tym niemniej 1 lipca otwieramy przetarg na czwarty
Raz już próbujemy, myślę, że się uda i duchowie z Witnicy ten wóz strażacki otrzymają. A czego tak się nie udaje tego przetargu rozstrzygać? No myślę, że to wpływ i po części wojny, ale też pandemii, opóźnień produkcji bezpośrednio. Myślę, że to wpływa i ma związek na to, że tego wozu nie ma, ale jesteśmy dobrej myśli i ten wóz myślę, że 1 lipca trafi. To miejmy nadzieję, że trafi, bo to jest przecież bezpieczeństwo mieszkańców przede wszystkim.